Siemko, siemko, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z DayZ po długiej przerwie. Muszę wam powiedzieć, że ta gra chyba już w końcu umiera, ale tak dość poważnie. Jest coraz mniej serwerów, na których są, w sensie no serwerów jest dużo, ale jest coraz mniej ludzi na serwerach. Ciężko znaleźć jakiś w sumie dobry serwer. Teraz Biomi znalazł właśnie serwer z... O, tutaj coś znalazłem. Moment. O, sleeping bag czy coś takiego? O. Że spoko. Biomi znalazł właśnie taki serwer bez rajdów. Kolejny, bo na tamtym dostaliśmy bana. Niestety. No ale wiecie jak to jest. Jeżeli nie można rajdować, to już później się nudzi po jakimś czasie. Więc pewnie ten też się w jakimś czasie znudzi. Ale jeszcze zobaczymy. Obecnie jest 40 na 60 osób na tym nowym serwerze. Jeżeli ktoś będzie chciał, to podam IP. Ale myślę, że czas się chyba zająć innymi grami niż kółko DayZ. Oczywiście DayZ tam się będzie jakoś pojawiać, ale pewnie nie za często, raz w tygodniu, albo jeżeli pojawi się coś ciekawego do nagrywania, wtedy się pewnie pojawi. Jak na razie to nie widzę sensu tego nagrywać. Wychodzą coraz to ciekawsze gry, jakieś inne tam tytuły, które są warte uwagi. Więc myślę, że powoli trzeba odstawić z powrotem DayZ na jakiś czas. Albo no po prostu, no już sam nie wiem, zrobić. Ekipa chyba się powoli rozsypała. Znowu. Teraz z powrotem będziemy wracać do Tarkowa. Przynajmniej z oswojonym i z Piotrkiem o kolejne szafkę, ale nie mam tego. To znajduję, ale nie mam ten. Nie mam śrubokręta. Już do Tarkowa będziemy wracać z oswojonym i z Piotrkiem. Także pewnie się Tarkow pojawi na kanale, chociaż nie był on jakoś mile tutaj widziany i oglądany. Jest problem z Granded obecnie. Są problemy z multiplayerem i praktycznie mam też problemy z singleplayerem. Nie mogę odpalić ani tego, ani tego, więc jeżeli uda mi się cokolwiek zrobić, żeby to działało, to wtedy się pojawi, pojawią się w sumie kolejne odcinki z tego, ale póki tego nie ogarnę, to będę musiał czekać do następnego patcha, aż multiplayer usprawnią. Jak na razie jest totalna lipa, serio. Nie możemy z Tibo nawet, znaczy Tibo może, ale ja nie mogę odpalić nic kompletnie. Już wszystkich możliwości próbowałem, żeby odpalić tą gierkę na multi. No i niestety nic nie działa. Jeżeli będziecie chcieli, no to wam pokażę to na jakimś odcinku, że tak właśnie jest. No. Cały czas będę kombinował, żeby to jakoś odpalić. Bo gierka jest całkiem spoko, fajnie się w nią gra, ale brak możliwości dołączenia, stworzenia nawet serwera dla dwóch osób, hostowanie tego, albo nawet dołączenie, to jest porażka. W końcu to Microsoft, więc co się dziwić, ale jeżeli coś już wypuszczają w Early Access, to mogliby na tym trochę popracować. Kolejny jakiś tam survival, to czekajcie. The Night of the Dead. Całkiem spoko się zapowiada z zombiekami. No może zamiast czapki to bym założył. Chociaż to kijowo wygląda, ale może zostać. Night of the Dead. O wiele lepiej chodzi i o wiele lepiej wygląda na alfa niż większość tych gier wypuszczanych w Early Access. Także pewnie z tego coś więcej się pojawi. Tam widziałem
ktoś z widzów mi pisał właśnie, że na początku jest taka trochę oporna, ale z czasem się coraz lepiej gra. No zobaczymy, sprawdzimy. Teraz będą się pojawiać odcinki co dwa dni, czyli poniedziałek, środa i piątek. Na weekend możliwy jakiś stream. I od poniedziałku już chyba normalnie. O, tam samochód stoi, tylko jest chyba rozwalany. Teraz zobaczymy. Ale tak czy siak odcinki będą w tym tygodniu. Nie, to jest rozwalony, dobra. Nic chyba nie ma, dobra, to widzimy się za chwilę, jakbyś tam dalej polecę, może coś fajnego znajdę. To była zwierzyna z tego co widziałem. Teraz trochę podejdziemy, ta jest. Teraz zwolniamy trochę bliżej, sobie podejdę. Przydałoby się jakieś tam dodatkowe żarcie. Tutaj do tego drzewa. Tutaj idę, mam nadzieję, że nie spłoszę. Kurde, zatrzymaj się. Najwyżej serię wywalę. Dobra, no idzie dalej. Dobra, trzy strzały, padło. Mam nadzieję, że tutaj nikogo w pobliżu nie było. Dobra, na pewno będę miał zakrwawione łapy, to na 200%. Także tak mi się wydaje, że ta gierka umiera powoli, z powrotem. Póki ktoś znowu jej nie wykupi. Znowu czegoś z nią nie zrobi. Tak mi się po prostu coś wydaje. Weźmiemy trochę steków na drogę. Dobra, to chyba starczy, żeby nie za dużo. No i mam zakrwawione łapy. To jest właśnie fajne, ale zaraz je sobie umyjemy, tylko muszę znaleźć jakąś rzeczkę. Gdzieś tutaj nie... Gdzieś tutaj powinno niedaleko być, gdzie jest tam. Jestem tutaj. Na razie lipa chyba. Bardziej w tą stronę powinienem się kierować. Ale nie mam pojęcia, w którą stronę Biomis biegł. No nic, dobra, idę, znajdę rzekę, wtedy umyję łap. Dobra. Jestem przy tej militarce, co wcześniej mieliśmy. Coś na tamtym serwie mamy wciąż bazę, tylko ja już tam nie wejdę, bo mam bana. Ale może tutaj coś będzie i kolejny zwierzak jest. Ale już go chyba nie będę ubijał, bo mam sporo jedzenia. Wypadałoby gdzieś tutaj rozpalić ognisko i sobie tu w końcu podróżyć i trzeba pogadać. Może najpierw sprawdzimy tą miejscówkę. Ta gierka ma nadal swój klimat. Stary, dobry klimacik. Ale niestety... Wszystko co dobre się kiedyś kończy. Dostał Mortal Kombat na żywca. O. Tylko ten ma więcej miejsca, to nie. Magazynek się przyda. Co to jest? Nejdzik? Nejdzik.
Czarna kamizelka, to kolejemy. Mogłem strzelić, ale zaraz się więcej tutaj zleci, ja tego nie chcę. Dobra, jest kamza. Dawaj tą kamzę. Naparzamy tutaj. Jest elegancko. Dobra, pod piątką sobie damy nóż. Skit. Beretu nie będę zakładał. Mam jakieś tam już wyposażenie. A to co? Weźmiemy. Całkiem nowy magazynek, z czego wcześniej nie widziałem. Jakaś nowa pompa. Super nowa. Do pistoletu... No nie wiem, ale... W sumie wezmę, bo amunicja się przyda. A nie chce mi się teraz tutaj rozładowywać tego. A gdzieś tu rzeczka powinna być. Tam jak dalej pójdę do przodu, to będzie takie jeziorko. Z tego co ogarniam. Tam w sumie mogę sobie ogień go rozpalić. Ogarniemy. Widzimy się za moment. Dobra, i zaraz będziemy już mieli wszystko to, co nam potrzeba do rozpalenia. Tylko trochę tak... Niby, że nie blisko, trochę za daleko, ale... No i elegancko sobie nabijamy. Jest jakieś dobre miejsce do tego. Czyżby mi się coś zbugowało? A, dopiero po czasie. Dobra. Mam jakieś strzały, było wcześniej słychać za mną. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie przybiegnie. Tylko mam chwilę, żeby sobie pogadać. Ognisko rozpalone, ręce wyczyszczone, umyte. Spoko. Także wiecie, odcinki od czasu do czasu z Daisy będą się pojawiać. Mam nadzieję, że z ekipą ekipa wróci. Tam ryba, z tego co mówił Biomisowi, no to ma tam teraz trochę na głowie, siedzi w robocie. Ma dużo roboty. Biomis prawdopodobnie do szkoły wróci. Zaraz to pewnie pod odcinkiem napisze i tutaj, jak już nie napisał. Ja mam teraz nocki. Także jeżeli jakiś tam ciekawy odcinek się pojawi z Daisy, w sensie jakieś ciekawe momenty, no to później to wleci na kanał, to wiadomo. No więc chyba tylko takie ciekawe jakieś rzeczy będę wrzucał z Daisy, bo nie ma chyba sensu wrzucać żadnych nudnych odcinków i bezsensownych. No tak to dalej będziemy lecić z Night of the Dead. Może jakieś nowe tytuły. W dalszej części czekam na Cyberpunka, Dying Light i Diablo, ale na te jeszcze sobie trochę poczekam. Na razie będzie to, co po prostu mam. A na resztę sobie poczekamy, jak wyjdzie, to będzie. A dajcie znać, co w sumie wy byście chcieli zobaczyć. I na przykład jakie macie pomysły na odcinki do Daisy, czy tam. No po prostu to byście chcieli zobaczyć, to nawet na odcinkach, czy na streamach, bo też zastanawiałem się, czy nie robić streamów, nie zacząć z powrotem streamów z Need for Speedów. Czyli skończyć Most Wanted, polecieć albo Carbona, albo polecieć z Undergroundami i później jakieś dalej tam NFS-y. Myślę, że to też spoko opcja na streamy. Nie bardzo na odcinki, ale na streamy jak najbardziej. Streamy są na Twitchu i na YouTubie. Używam tego restreama, jakby ktoś chciał więcej informacji, to może się spytać, ja mu zawsze odpiszę. Też będę chciał bardziej rozwijać tą swoją stronę na fejsie, jak i grupę. No ale to bardziej muszę pomyśleć, co bym tam musiał udoskonalić. Jeżeli też macie jakieś pomysły, piszcie śmiało, ja sobie poczytam, rozważę. I zobaczymy, może wspólnie coś uda się stworzyć, coś fajnego.
bo oprócz, że z tego robię, to robię z pasji, nagrywanie i tak dalej, jakie odcinki, to robię wszystko z pasji, a też bym chciał coś zrobić, coś z waszych pomysłów. Myślę, że to by była spoko opcja. No w zasadzie tyle, ten odcinek jakiś długi nie będzie. Czy mam nadzieję, że się podobał? Piszcie w komentarzach. Widzimy się w kolejnym odcinku z Daisy, albo nawet z Night of the Dead. Czy nawet z Grounded. Zobaczymy, czy ta gra będzie działać. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej, hej.